jeden reżyser i jeden artysta grafik. 60 filmów Andrzeja Wajdy i 60 plakatów Andrzeja Pongowskiego. Artysta już od progu porywa odbiorcę i opowiadając plakatem, prowadzi go przez świat filmu. Jako mały dzieciak zostałem poinformowany przez rodziców, że ładnie rysuję i tak uwierzyłem w to. Co może robić dziecko uzdolnione? Maluje. Ja tak sobie malowałem i poszedłem na studia będąc malarzem. Nagle spotkałem Waldemara Świeżego. Zawsze w swoich wywiadach mówię, że mam dwóch ojców. Jeden to jest biologiczny, któremu bardzo, bardzo dziękuję. No i drugi Waldemar Świeży, który w pewnym momencie powiedział: Andrzej, zostaw malarstwo, chodź na plakat. I okazało się, że rzeczywiście mam w sobie jakąś umiejętność opowiadania historii na formacie B1, czyli tym 100 na 70. Historii czasami, które trwają, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny, są bardzo skomplikowane. Natomiast no, ta umiejętność jakoś mnie dotknęła i z tego się cieszę bardzo. Choć wszystkie prezentowane plakaty wyszły spod jednej ręki, a ich tematem są filmy jednego reżysera, o nudzie nie ma mowy. Pongowski z użytkowego plakatu filmowego, nierozerwalnie związanego z dziełem audiowizualnym, uczynił sztukę żyjącą własnym, autonomicznym życiem. Krzysztof Kieślowski kiedyś mi to bardzo dokładnie uświadomił, że odpowiedzialność grafika, odpowiedzialność artysty, który współpracuje z reżyserami, współpracuje z filmem, współpracuje z festiwalem, jest potężna, ponieważ my jesteśmy zawsze na chwilę przed. Czyli najpierw na ulicy pojawiają się nasze prace i jeżeli ludzie chodzą po ulicy i nie zwrócą na to uwagi, to cała nasza praca idzie na marne i tak samo idzie praca reżysera na marne, no bo Krzysztof mówił: słuchaj, jeżeli zrobisz zły plakat, to mogą ludzie powiedzieć: a jakiś gówniany plakat, to pewnie film też gówniany. Więc to jest duża odpowiedzialność. Ja wtedy po tych rozmowach z nim chyba bardziej zrozumiałem, że to jest odpowiedzialność. A użytkowa dlatego, że to jest po prostu, no, jest to działanie promocyjne konkretnego wydarzenia. Natomiast ta odpowiedzialność, myślę, że im szybciej grafik zrozumie, że jest odpowiedzialny, tym też będzie łatwiej mu profesjonalnie podchodzić do swojej pracy. Ja nigdy nie stosowałem takiej zasady, jaka była, można powiedzieć, w polskiej szkole plakatu, jaka główna, że robimy fajny obrazek nawiązujący do tematu, ale głównie eksponujemy siebie, artystów, stąd wielkie, gigantyczne nazwiska polskiej szkoły plakatu, którzy stworzyli rewelacyjne, wspaniałe dzieła, ale czasami one były tylko wspaniałymi dziełami, natomiast obok filmu gdzieś tam było, obok spektaklu. Ja podjąłem próbę, zresztą myślę, że z racji mojego ADHD, które na szczęście towarzyszy mi do dzisiaj, podjąłem próbę, która tu jest nawet na tej wystawie bardzo mocno widoczna. Do każdego tematu podchodzę indywidualnie. I tak jak patrzymy na tę wystawę, można powiedzieć, że to jest wystawa zbiorowa stworzona przez kilkudziesięciu artystów, ponieważ tu nie ma jednego klucza. No, kluczem jest twórczość Andrzeja Wajdy, ale nie ma klucza plastycznego, graficznego, który mógłby jakby przyświecać idei stworzenia tej kolekcji. Czwartkowy prewernisaż to wyjątkowe wydarzenie. Według pierwotnego planu kolekcja miała ujrzeć światło dzienne w zupełnie innym miejscu i innych okolicznościach. Jednak Andrzej Pongowski wybrał Suwałki. No nie tyle ja wybrałem, co Suwałki jakby same zareagowały, bo opowiadałem o swoim projekcie pani Alicji Andrulewicz i ona mówi: a no to przecież Andrzej się urodził w Suwałkach, musimy to pokazać. Ten projekt był szykowany na Gdynię. Miała być premiera w Gdyni i w Gdyni na Festiwalu Filmów Fabularnych. Rzeczywiście on będzie pokazany. Ja zadzwoniłem do dyrektora festiwalu i mówię, że jest... A on mówi: Andrzej, nie ma żadnego problemu, oczywiście pokazujcie to w Suwałkach. Także dokładnie prawie na miesiąc przed Gdynią pokazujemy w Suwałkach. Natomiast bardzo się cieszę, że zarówno pani Alicja, jak i pan prezydent podjęli decyzję, żeby jednak nie tylko samą wystawę, żeby zrobić z tego festiwal Andrzeja Wajdy. Jeżeli to się uda, jeżeli ten festiwal, tutaj do państwa apel, będzie oblegany przez mieszkańców Suwałk, to obiecuję, że to będzie stałe miejsce na mapie Suwałk. Jeżeli się dogadamy i to wszystko będzie dobrze, to będziemy robili co roku festiwal imienia Andrzeja Wajdy, ale poświęcony różnym reżyserom. Myślę, że też tego typu inicjatywa będzie fajnym takim dodatkiem do wspaniałej imprezy bluesowej, jaka od lat jest w Suwałkach, bo tu byśmy mieli muzykę, a tu byśmy mieli film i indywidualność. Także wielki szacun dla Suwałk, że w ogóle natychmiast przejęły ten projekt. Więcej o inspiracjach, o sztuce plakatu i o tym, jak tworzy Andrzej Pongowski, już za kilka dni na naszej antenie. A dzisiaj pozostaje nam tylko zachęcić naszych widzów do odwiedzenia tej niecodziennej ekspozycji.